ja jestem w jakimś procesie na pewno, no każdy jest w procesie, ale teraz czuję ewidentnie jakiś proces, zmiany też widać, widzę je w moim życiu fizycznie, one się wydarzają, duże zmiany, co też jest korelacją. Słucham? Da się je nazwać? Czy da się je nazwać? Tak, znaczy mówię o zmianie statusu mojego związku, o rozstaniu, o nowym życiu, nowym domu i to są takie no, gigantyczne zmiany, do których człowiek musi się przyzwyczaić. To też jest proces, żeby to gdzieś w tobie osiadło. Też się temu przyglądam i wydaje mi się, że w takim czasie no to bardzo trzeba też trochę wystopować, przyjrzeć się sobie, żeby móc najbliższym, czyli dziecku w tym przypadku, też zapewnić no, spokój. Łagodne przejście. Ja nie mówię o bo to już jest gdzieś tam, no też oczywiście, no, bo to jest ważne. To może wszystkie to, emocje związane się ze spokojem, bo chyba wokół tego nie, no to chodzi o to, jak się czujesz ty, no to dziecko z ciebie ściąga, więc jeżeli ty będziesz przechodzić przez to gdzieś tam swobodnie, oczywiście w porozumieniu z drugą stroną, a tak się dzieje, no to dziecko tego nie... znaczy przyjdzie to lżej. Piotr, a jak to jest, bo być może ty umiesz to właśnie nazwać, że jednak większość par, która przestaje ze sobą być, ma taką dużą emocję, albo smutku, rozczarowania, złości, no wiesz, tych wszystkich takich negatywnych rzeczy, z którymi trzeba sobie poradzić, a jednak wasza komunikacja jest taka, że my mamy bardzo dobre relacje. Umiesz wytłumaczyć, z czego to wynika, jak dokonać takiej pracy? No, cieszę się, że jest tak, jak jest, bo faktycznie dogadujemy się i to nie jest kwestia, i można powiedzieć, że się też wspieramy w tym czasie. Ale wiesz co, to jest tak, ja nie czuję się predestynowany, żeby o tym w tym momencie mówić, bo to jest proces, wiesz, to dosyć świeże i fajnie, że tak jest, ale co jest tego powodem? Wydaje mi się, że to jest świadomość, no, świadomość tego, że i poradzenie sobie z ego tak naprawdę, z tym, że no, ludzie chcą szukać winnego i no, wiadomo, że najłatwiej znaleźć winnego po drugiej stronie, a nie tak, w sobie. Tak. No i już jeżeli z tego założenia wyjdziemy, no to już mamy konflikt na samym początku, no, a akurat w naszym przypadku nie było winnego. Po prostu coś się skończyło, jakiś etap się domknął. Mamy tego świadomość. Oczywiście nie są to łatwe emocje, które przechodzimy. I pewnie to będzie jeszcze trwało, wiesz, ale mamy świadomość, że ta decyzja była najlepszą decyzją. Jasne. Po prostu. I jeżeli tak do tego podchodzisz i no to wydaje mi się, że to jest jedyne wyjście, żeby nie skrzywdzić siebie i innych.